Co prawda pogoda jeszcze nie sprzyja kąpielom, ale żebyśmy się mogli nimi w 100% cieszyć już w nadchodzącym okresie letnim, Zarząd Zieleni Miejskiej musi dbać o miejskie kąpieliska. Oczywiście tym hitowym i najbardziej przez Was lubianym jest Zakrzówek. Jest ze mną Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy proszę, jakie prace musieliście wykonać, żeby mieszkańcy Krakowa już w najbliższym sezonie letnim mogli się cieszyć kąpielami na Zakrzówku? No i czy możemy się pokusić o stwierdzenie, że nie tylko będziemy się tak mogli też kąpać, ale również wypić pyszną kawę z widokiem na akweny wodne? Tak, w tym momencie możemy już praktycznie powiedzieć, że Park Zakrzówek to jest inwestycja zakończona. Do końca lutego trwają ostatnie prace, takie kosmetyczne. Później wiadomo odbiory przy dużym zbiorniku. Tutaj były jeszcze właśnie wykonywane jakieś elementy małej architektury, takie zagospodarowanie wokół budynku, Centrum Sportów Wodnych. To były te ostatnie prace, które jeszcze były prowadzone w tym roku. One z końcem lutego się kończą i będziemy mogli powiedzieć, że Park Zakrzówek to jest inwestycja skończona. I latem będziemy zapraszać mieszkańców przede wszystkim na kąpielisko. Mamy nadzieję, że również na pyszną kawę z widokiem na to kąpielisko, bo ten budynek B2 przy wejściu na główne baseny jest już wynajęty. Tam dzierżawca prowadzi już działania, które zmierzają do tego, żeby krakowianie mogli usiąść właśnie z pyszną kawą z widokiem na Park Zakrzówek. Pozostanie jeszcze tylko wydzierżawienie Centrum Sportów Wodnych, czyli tego miejsca sprzyjającego szeroko rozumianej rekreacji wodnej, więc zarówno te prace przy małym zbiorniku, jak i przy dużym są już zakończone i ten Park Zakrzówek, czyli obszar praktycznie 50-hektarowy, będzie już w pełni dostępny dla mieszkańców, będzie można z tej przestrzeni korzystać. Jest to jeden z większych parków w Krakowie, także zapraszamy nie tylko latem, ale wiadomo, ten sezon letni kusi pięknym kąpieliskiem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A Was zachęcamy oczywiście do spacerów, ponieważ to na Zakrzówku możecie robić cały rok.